Do doświadczenia potrzebne są czynniki: manganian, 7 potasu, stężony kwas solny, karbid i woda. Oraz sprzęt: statyw z łapą do probówek, probówka z bocznym tubusem, wkraplacz, rurka i zlewka. Do probówki dodajemy manganian 7 potasu i zatykamy ją korkiem, którą umieszczamy w kraplacz ze stężonym kwasem solnym. Wkraplamy kwas solny do manganianu 7 potasu. Zachodzi reakcja manganianu 7 potasu z kwasem solnym, w wyniku czego wydziela się gazowy chlor, co przedstawia równanie. Chlor wprowadzamy do zlewki z wodą. Do zlewki wrzucamy karbid, który reagując z wodą wydziela etyn. Etyn reaguje z chlorem, następuje reakcja addycji chloru do etynu, a nieprzereagowany etyn ulega samozapłonowi. Na powierzchni obserwujemy powstający jeden z produktów, którym jest węgiel. Równanie reakcji spalania etynu przedstawia powyższe równanie.